Elo mordeczki, z tej strony Tiger Kinga. Dzisiaj nagram odcinek z Five Nights at Candy's, czyli przeróbka oczywiście Five Nights at Freddy's. I dzisiaj zrobię maraton, więc tyle, jeżeli zbijecie tyle ławek, ile zdołacie, zrobię kolejny maraton. Więc lecimy z odcineczkiem. Oczywiście. Trochę już gierkę tu grałem, szczerze, nawet piątą. Więc wiem, jak się to robi. No to robię dla was. Oczywiście. Zrobiłem dla was... Już mam dwie gaski, więc trochę pograłem. Zrobię new game. Candy Burgers and Fires. Wiesz, czyli wiecie... Czyli frytki. Burgery i frytki. No jest w ogóle fajna taka. O, dobra, słuchamy po Gaja. I mamy tutaj takie możemy naciskać noski. Co mogę drzwi możemy. Tutaj możemy zrobić okno. Możemy tutaj sprawdzić na kamery. Możemy tak włączyć ciekawe dwa przyciski. A tutaj dostałem maskotkę Gale za przejście jeszcze tej nocy. You see, we're probably going to be a lot busier from now on. You may have heard about the place called Freddy Fazbear's Pizzeria, right? They got shut down. On chyba Freddy Fazbear's Pizza. I don't know why though. Ale pierwszy raz jest tak, nie taka trudna. A wiecie, you know? I never really liked that place. I always had a bad feeling about it, you know? Their pizza. Dzisiaj robi maraton swoje pizza z Candy's. Anyway, I think you're going to fit in really well here. The staff are really nice. We make sure to help each other out on everything. Like when we close late in the evening, we all make sure that the floors and the tables are properly cleaned and all the dishes has been washed before we get off. Blah blah blah. Now, in order to save power, of course, all the lights will at night be turned off. But don't worry, we have a desk lamp in the office that you can use. If you open up the maintenance panel, you'll be able to view the restaurant through the security cameras. And the cameras all have a neat feature, which is night vision mode. These cameras were the cheapest we could get, so the night vision was bad colors, which is good, I guess. You can toggle the night vision by activating the camera you're already on. And by the way, we have a security feature in the restaurant that limits how much power. This is mainly so that our electricity bill doesn't skyrocket during the night if somebody forgot to turn off something somewhere, you know. Now, your office is also the information area, which you can tell because of the window counter in front of you. There should be a button in front of your window. To your left and right are also two doors. These doors are, a little stupid. You see, they require power to be closed. I think it was something about some computer somewhere always checking if it's closed or not. This is Candy, this is Cindy, this is Black, security feature, you know, this is Pinky, this old Candy, there was a power outage, you know, this is Chester, but the doors open up automatically if they have. All three doors are power driven, so basically don't use too much power, otherwise the place will shut off completely. But don't worry, as I said, the doors will open up if that happens, so you won't be trapped. I think that was all for now. Good luck on your first night here. Don't fall asleep, and have a good night. Dobra, patrzymy na... Zaraz się będzie ktoś ruszał. Spójrzcie na kamery. Jak widzicie, to tutaj mamy drzewo, mamy tylko AM. Dobra, rozliczymy się, jak to odpowiedzimy. Jak widzicie, są wszyscy na miejscu. Wszystko spokojnie, tak?
Tylko co będą świecić się oczy, to wtedy będą mogli zamknąć. Trochę tracimy energię, ale dobra. Okej, tu jest Candy, do Candy, Cindy. Na swoim miejscu, bo musimy je wypytywać szczególnie Candy i Cindy, bo oni wie, jako pierwsi się ruszają. Może wszystko się zacznie od trzeciej AM, bo wiecie. O, jest dzisiaj AM. O, Candy się ruszył. Czekajcie, gdzie jest Candy? Kurde, dobra, tu jest AM. Gdzie jest kurde Candy? Ktoś się ruszył. Trzecia noc. A, dobra, tu jest jakby co? Tu się ruszył. O, nie ma Cindy. Tu jest Cindy. Dobra, ja już na razie obczajam, wiecie. Jak wiecie, ja to grałem i wiecie. Tu nie ma. Cindy, Cindy, wszystko w tym miejscu. Na razie siedzę, ale uciekli ze sceny. Dobra, dobra, wszystko jest na swoim miejscu. Dobra. Dobra, Candy się ruszył. Dobra, tu jest jakby co. Cindy tu jest. No to jest Cindy, to jest Candy. Dobra. Nie wiem, czy pójdzie w tą stronę, czy w tamtą. W tą stronę, czy w tamtą. Ale dobra. O kurde, Cindy się ruszyła. Cindy jest Cindy. Dobra, jakby co to jest Cindy? O kurde, Candy tu jest. Chyba będzie biegł w tą stronę. Małia? Musimy wypatrzeć, czy... Dobra, jest czwarta AM. Jak już trwamy, spokojnie, przeżyjemy to. Rozpierdzielimy tę budę! Jak to mój tata Gimpera? Nienawidzę te muzyczki. Śmierdzi kupą! Czy teraz ruszy albo Cindy? To znaczy, że to jest Cindy, a to jest Candy. Myt, ale Maria. Dobra, wszystko na swoim miejscu. O kurde, Cindy się ruszyła. O kurde, dobra, trzeba zamknąć drzwi. Cindy tu jest. A nie, Cindy tu jest. Dobra, Candy tu jest. Teraz musimy się patrzeć na Cindy. Od 2 lat nie palę. Tytoniu. Okej, jest 5, żeby było chociaż 6 już była. O kurde, Candy się zniknęła. Cindy, przepraszam. Okej, Candy jest w miejscu. Dobra, to jest Cindy. Śmierć, kup! Nie, chociaż przetrwa do 6, no. Co jest najważniejsze? Gdzie jest Chester? W drugiej nocy będzie Chester, czyli dzisiaj. Dobra, Cindy tu jest. O kurde, się ruszyła. Dobra, trzeba zamknąć drzwi. Chciała patrzeć na kamerę. Dobra, się ruszyła. Możemy otworzyć. Dobra, wszyscy są na swoim miejscu. Dobra, tyle są na scenie. O, Cindy się znowu ruszyła. Okej. Okay. Była 6 już. O kurde. Dobra, Cindy się znowu dalej ruszyła. Okej, okay, tu jest. Dobra, tu jest dalej. O kurde, Cindy się rusza, bo Boże. Możecie sprawdzić, że... Jest! Pierwsza noc! Przeszliśmy pierwszą noc. Dobrze.
Okej, teraz będzie cutscenka. Teraz będzie cutscenka z fabryki. Teraz zobaczcie. To jest trochę creepy, ale dobra. To jest trochę creepy, ale dobra. To już zbliża marionetka. Oh shit, ja, no wiecie, ja to widziałem. To jest taki trochę creepy. Dzisiaj to jest najprzydatniejszy moment. Dobra, i tutaj się czasami zmieniamy główne. Okej. No i przestał działać, no. O Boże. Dobra. Więc tak. Mam nadzieję, że się spodobało, jeżeli tak, to zostawcie łapę w górę. No i nie zapomnijcie subskrybować mojego kanału. Trzymajcie się i cześć!